No i oto jesteśmy. Przychodzimy. O kurczę, źle się dzieje. Zobaczcie, ile on mi tutaj ściągnie. Znów to samo. Teraz tak. Uśpimy cechę wroga. W każdym razie witam was serdecznie. Zobaczymy, czy się uda. Bo nie jest prosto. Tam zmieniłam niektóre rzeczy, ale... Skupienie. Spróbujmy to skasować. No wykończą nas tutaj. Plus 3. Skupienia odzyskaliśmy, ale i tak mam 15 HP, jest kiepsko. Uper, uper. Ona nie ma nic, ale on ma 18. Pytanie, co tu lepiej zrobić? Przyrzućmy się na niego. 5-6. No zabijaj mnie. Odpad, ale co z tego? Siedemnaście punktów odzyskaliśmy. Jest ciężko, jest ciężko. I znowu krwawienie. O Jezu. I teraz ona. 15 hapsów. 15 HP. Planowany atak zadaje obrażenia, przywraca ci skupienie. Do tego skupienia jeszcze mamy. Spróbujmy odzyskać zdrowie. Jest, odpadła ekstra. Przerwanie zaplanowanego działania wroga. To właśnie dałam w ten krótki atak. 16. Boże. Chyba się uda. Sześćdziesiąt procent szans na spowolnienie działań. I HP. Dawaj żyćko, dawaj żyćko. Szybki. Uda się? Powinno się udać. I co teraz? O kurde, jaki ufol, ale Rasputina nie ma. Enough of losing. Rasputin will tame you. A gdzie ty widzisz Rasputina? The end will never come. Tam nie było kul, prawda? Dobrze, że wzięliśmy tą broń. Let's get to drinking. The night's still young. You don't understand. None of you. Leave me alone.
I don't want to hear another word. Get out! Shut it, Selim. Or I'll find a loaded piece and shoot you dead. Give me a second. To get my thoughts together. I have to. No i dobrze, i teraz jak my... O, proszę. Jest słowo, jest czyn, jest serce. Powiedz mu, że czas odpokutować. Duma. Daj mu w żalu znaleźć ukojenie, serce. Zmuś Danisa do opuszczenia baru, czyn. A, i to mamy jeszcze zabrakowane. Brak ci siły, wymiaru lub salutora. Słowo. Nic nie mów. I teraz tak, pytanie. Jak tu mamy serce 3, a tu czyn 2, to czy mamy tutaj większe szanse? Czy to jest obojętne? Pytanie, bo oni chcieli, żeby on wyszedł. Co będzie, jeżeli zostanie? No spróbujmy jeszcze raz pójść w to serce. Let yourself feel the pain that's consuming you. You need it. Pasha, I'm sorry. I haven't mourned you. Danis, pull yourself together. Come on. No, Selim, I have to. You too as well. Forgive me. I'm sorry. I'm so sorry. Don't say anything. No words are necessary. Seems to me we should drink a toast to the dead. Danis, we are your brothers forever, till the day we die. Come on. Let's leave these scoundrels alone. We've got stuff to talk about. Okay, to się zadziało. What a poetic experience. I can feel it in my bones, as if I were part of something grand, you know? Napiszę wiersz. You carry an unloaded revolver? Anybody can pull a trigger. I use it to smash heads. And balls. But tell me, did you catch the little sprat? Yeah, I did. But it wasn't easy. It still isn't. Właśnie chciałam mówić, zobaczcie jak nasz bohater wygląda. I don't know. At least now it won't be Lelek deciding Danis's fate. And that's always a good thing. Nie radzi sobie, znów jest w tej samej sytuacji. Friend. Forget sleep. Now I need hypnosis. Thanks for today, Aboritza. Oh no, hold on now. The night will end when I say so. Come here. Idź ochoczo, powiedz, że źle się czujesz. No, no nie wyglądamy najlepiej. Powinniśmy chyba do Rasputina iść, bo znowu nie przywiązaliśmy salutora do siebie. I really don't have the energy anymore. Respect that. I didn't kidnap you just to let you go that easily. No, sir. There's no better medicine than aqua vita. Let's go drink. Nie dał nam, kurczę, no. Four. Pytanie, jak to się skończy? Swoją drogą, co na to Rasputin? Bo widzę, że my tych salutorów coraz więcej chcemy, a tak naprawdę nie jesteśmy w stanie utrzymać więcej niż jednego. Show her your demon, Victor. Rawr. Nie mam pierdolę. Co tu się dzieje? It's not on my shoes. Victor, Victor, boy. Maybe you aren't at all such a prick as Satanisław was. Satanisław. Okej, okay, ładnie o naszym ojcu powiedział. 99 bottles standing on the wall. Hey. Okej. Oho, no teraz. No bardzo ładnie, bardzo ładnie. Pod domem siedzimy, ekstra. Well, hello, sleeping beauty. My head's about to explode. What the hell are we doing in front of my house? Renome. The front steps got the better of you. But Victor, to hell with that. What a night we had. Pewnie niewiele pamiętam. Admit it.
If you're looking for fun, do it with Niedzic. Well, I admit, it was quite schmite. It was spectacular, and we both know it. We'd better get away from here, if Ligia finds us. Jak już pewnie połowa miasta będzie plotkować. Ligia! And by what fault do your eyes burn red, hot, while your mouth is like honey? You trust overmuch in my virtue? Pięknie, pięknie. I see you're looking after our good name, brother. Dokładnie. Bardzo ładne. Bądź sarkastyczny. Zrzucił. No nie, no przeprosimy, no. Forgive me. It won't happen again. It won't. I'll make sure of that. I can assure you, my darling sister, that next time I'll make it all the way to the door. Can you make it home from here, or do you need a hand? But those 5 rubles, remember? Naprawdę? Przyznaję, że nie pamiętasz? Five? What the hell do I owe you that much for? My dear friend, I can't answer that question in the company of a lady. Okay. Warsaw whores aren't that expensive. You two got bilked. Victor, with each word, I find your sister more and more impressive. One way or another, I wouldn't like to have you as a creditor. Powiedz, że nie masz pieniędzy? Naprawdę nie mamy pieniędzy żadnych. If I needed a loan, it was because I'm broke. Then go fish around at home. A gold watch, if Satanisław's would come in handy. He doesn't care anymore. Satanisław? Here, from now on, you can cover your own tabs. Maybe you'll even start paying for your own telegrams. Oh. Now, pardon me, but I have things to do in life. Once you've dragged yourself home, brother, I'd like a word with you. All right, don't worry about it now. We'll have a chance to meet up. Next time, you're buying. Next time? So you think I'm done with you? One night like this is too little for us to be squared up. I know not why others stare, lest it's at our drinking fare. Okej, okay, zaczyna mi przypominać Barda. I need to see Rasputin. Uwaga! Schwytane, ale niespokojne salutory nie będą słuchać twoich rozkazów. Udaj się do Rasputina, aby je poskromić. Ja coś czuję, że Rasputin na tym wyjdzie lepiej od nas. Percepcja jest osłabiona, złóż wizytę Rasputinowi. No, jesteśmy w punkcie wyjścia znowu. Czyli tak, udaj się do Rasputina w sprawie Lelka. I chyba nie wrócimy do siostry, to właśnie tak zrobimy. Przynajmniej tak wygląda, no. Jesteśmy w potrzebie. To wiem, może to nie najlepszy pomysł, ale... Lecimy na powązki. Jaskra mi przypomina. Tylko ma jeszcze zapędy, jeżeli chodzi o krew. I tak, i tam. Gdzie jest Rasputin? W drugą stronę. Mam nadzieję, że będzie w domu. A w zasadzie nie w swoim domu, bo no, u znajomych przybywa, to też się pojawimy tam w świetnym stanie. Czuć pewnie od nas na kilometr, ale... Mr. Szycki. Szujski. Sadly, yes. Nice, to dobrze. Tu już byliśmy, czyli teraz hipnoza jest nam potrzebna. Tylko ja trochę tego Wiktora, naszego bohatera, nie rozumiem, że on się w to pcha, kiedy on nie jest w stanie zapanować no, nad... On jest w stanie zapanować tylko nad jednym, swoim, upyrem, salutorem. Natomiast, nie wiem,
do czego on dąży. It's good to see you. Unless I'm mistaken and you've come with something unpleasant. No oczywiście, z tym samym co ostatnio. Taki to inteligent. O to już pytaliśmy. Powiedz, że potrzebujesz hipnozy. Actually, I don't feel great. Let's see what you've brought with you this time. Close your eyes and focus on my words. Concentrate on my voice. Relax and focus within yourself. Follow my voice inside yourself. Where is he? I don't see him, but I can sense. So that's how you want to play. That chirping of his is unbearable. Do you hear him? Good. That means you can locate him. Point him out to me. Focus on his song and show me where he's hiding. You have him. You look better. You slept a long time. Yes, it feels that way. What year is it? Still 1905. Yet time flows on inexorably. No dobrze, to już wiemy. Pytaliśmy o to. No, I won't bother you. We can talk next time. The Narodzinski door is always open to you. Pytanie, czy Rasputin niczego więcej z naszej głowy nie wyciąga? Oto ci taka ciekawostka. I teraz tak, tu mamy skrzynkę, którą wcześniej widzieliśmy, ale nie mogliśmy jej odblokować, nie mogliśmy do niej zajrzeć, ponieważ brakowało nam umysłu. Natomiast teraz ten umysł mamy. Skrzynka pocztowa należy do niejakich państwa krugudzkich, wygląda na rzadko odwiedzaną. Skrzynka oprócz uprzejmych donosów dla ochrany przypominają rozważania i wątpliwości Mieczysławy na temat tego, czy ktokolwiek naprawdę czyta jej regularnie dostarczane wiadomości. Ślad pewny Mieczysława. Mieczysława, kobieta spotkana w siedzibie WTA, sekretnie donosi na nich ochranie. Jednak jej romantyczne wyobrażenie o pracy szpicla zderzyło się z rzeczywistością. Mógłbym łatwo rozwiązać konflikt z antytaumaturgistami, ale odbyłoby się to kosztem wydania jej Włodzimierzowi. No właśnie. No chyba tego chcielibyśmy uniknąć, ale mamy ślad. Zobaczmy. Co my tutaj jeszcze możemy zrobić? Mamy dziennik. Gadzi Juben. Przygotuj się na Sojrę. Planujemy z Ligią odwiedzić Sojrę Swietłany Rumiancewej. Znała ojca, więc chce ją zapytać o czarny Greymar. Jeśli tylko będę miał się w co ubrać. Na próżne 11 udało mi się nabyć frak. Dotrze do mnie wkrótce. Właśnie, czyli tak, ten frak i teraz tak. Oni żyją, znajdź sposób na WTA. Szansa na ukończenie tego zadania kiedyś przeminie. Ja się tego boję, kurczę, tych czasówek. Wystawa ku pokrzepieniu serc. Poznaj sekret Leśniewskiego. Śródmieście Południowe. Tylko o której? Co my tu mamy jeszcze? A trochę tego jest. Odszukaj punkt widokowy przy swoim domu. Możemy to spróbować zrobić. Więc się cofniemy.
którą stronę tutaj. Spróbujmy troszeczkę zmniejszyć tę ilość zadań. Dokładnie, bo jest ich sporo. Niektóre możemy tylko wykonać o określonej porze dnia i o danej nam godzinie. Ach, to było to. Wiem już. Nie podeszłam do tego. Kurczę. Ale nas daleko wyrzuciło. No i siostra jeszcze chce z nami porozmawiać. Wcale się nie dziwię. No nie powiem. Robi dokładne. Czyli co? Zadanie zrobione. I to tak będzie cały czas już? Myślałam, że zniknie może. Odszukaj punkt widokowy przy kurierze warszawskim. To chyba jesteśmy na miejscu. Okej. Zawsze zapomnę, że to trzeba dwa razy kliknąć. A jednak nie, będziemy musieli się przemieścić. A czy my nie mamy tutaj czegoś? Północne. Egzotyczna ceremonia, dowiedz się więcej o tajemniczej kurtyzanie, to by mogło być ciekawe. Odszukaj punkt widokowy przy Placu Zielonym. Północne. Czyli na miejscu. Spróbujmy. No takie widokówki, no są fajne, ale moglibyśmy już odhaczyć. No i mamy to. Co my tutaj jeszcze możemy? Co my jeszcze możemy? Będziemy mieli punkty do rozdania. Mamy nawet 3. I tu mamy teraz tego naszego nowego salutora. Salutor poskromiony dzięki pomocy Rasputina, oczywiście. Tak samo jak i ten. No to wasza więź znów jest silna dzięki pomocy Rasputina. No i kurczę. Czyli to jest czyn, to mamy umysł. Okej. I co on nam daje? Sprawdźmy. Przemyślane rozwinięcie zadaje obrażenia. No to weźmy to sobie. Będziemy mieli gdzie punkty rozdawać. Dokładnie. Potrzeba nam czegoś więcej. Co tu mamy? Dodatkowy pancerz u siebie. Zmniejsza obrażenia otrzymane z każdego ataku o 4. To też sobie spróbujmy wybrać. Tu mamy koszt 2. Usztywnienie ciała wywołuje osłabienie. Obniża zadawane obrażenia o 50. No dobrze. Ale to na razie by było na tyle. Teraz jak zdobędziemy sobie właśnie punkty za takie coś interesującego, za takie rzeczy, to będziemy mogli je rozdać. Tu coś się dzieje. Tylko nie podoba mi się ekipa. Ząb krzakowską. Dąb zakrzewską. Okej. Miło przesuwać pionki po planszy wedle swojego kaprysu. Nie wiem skąd niepokój na twarzy pana Włodka, który przez całą grę ubacznie mnie obserwował. Okej, no to na szczęście, to były tylko szachy. I pan Włodek. Co my tu mamy jeszcze ciekawego? To jest południowa. Północne, oto kobieta, która zna właśnie, to jest ciekawe. Lekcja modnych tańców. To jest na Powązkach. Odszukaj punkt widokowy przy cmentarzu powązkowskim. A to jest to. My tam byliśmy. Podchodziliśmy do tego, co ciekawe. Ale jeżeli nie mamy wybranego tego zadania, to najwidoczniej, bo na pewno podchodziliśmy do tego, to po prostu nam tego nie zalicza. Ale sprawdzimy to sobie.
Dokładnie wiem, gdzie to było. Przy naszym grabarzu przecież. Dokładnie tutaj. A tak w ogóle, to podejdźmy do niego. Ciekawe, czy on nam coś powie. Sweet Jesus, don't scare me. I'm just here to see if the dead are lying down as they should. Przecież już rozwiązaliśmy tę sprawę. Goodbye. Good luck with the WAS, you know? Let me know when you get rid of them. No, ale pierwszy raz mieliśmy okazję go usłyszeć, bo przecież wcześniej były problemy. Niestety. Dobra, sprawdźmy, co my tu mamy. Jeszcze dziennik. Krawieckie rozterki. To też. Tego trzeba szukać. Znajdź sposób. Okej, okay, to już jest zwłoki, to wiemy. Że oni je specjalnie wykopywali. Okej, okay. Co my tu mamy jeszcze? Weź udział w lekcji tańca. Powązki. A spróbujmy. Tylko ja nie pamiętam, o której godzinie to było. Podzieli się pan czymkolwiek. I każą nam tu zaczekać. Tylko pytanie, do kiedy? To jest to. To jest ten ból taki, że nie wiem do kiedy. Miejsce odpoczynku. I to jest miejsce, a to? Mauzoleum Szulskich. No tak, bo tu Powązki przecież. A tu Powązkowska 7. I teraz tak, no, coś innego jeszcze musimy spróbować. Spróbować sobie orientalne przyjęcie u hrabiego. Poszukaj wskazówek związanych z tajemniczą notatką. Ale to nie jest na czas. Hotel południowa. To sobie to zrobimy. To też będzie południowa. I to będzie południowa. Ekstra. Dobra, to jedziemy. Kilka rzeczy nam tam odpadnie. No tu nas jeszcze w ogóle nie było, prawda? Okej. Okay. To tak się trochę wybrałam do przodu. Pytanie, czy warto było? Boję się, że tu kurczę może będzie za ciężko i dostanę w piernicz. Tu my byliśmy, poczekajcie, czy my byliśmy na Powiślu? Chyba nie bardzo. Południowe. Północne. A tu ile byśmy musieli czekać? Gdzie to znaleźć? Tu mamy wioskę, życzenie Rasputina, myśli Rasputina, słowa. Namiętności, wesne, domowe kłótnie, lukę, zgubę. Ale mamy dobytek, co? O! Jak fajnie! To mamy teraz... Okej. Okay. Mapa, mapa. Fajnie, fajnie. Przegląd modowy. I tu byśmy musieli. Troszeczkę tego jest. Kurczę, żeby tak znaleźć. A mogłam podnieść tam do gramofonu i płytę podnieść. Takie buty. Tu mamy nowe postacie. Danis. Tu. Lelek. Jego imię po kaszubsku oznacza głupca.
Lelki to małe i niesforne salutory, które ciągną tam, gdzie gra muzyka, dochodzi do różnych ataków lekkomyślności, a najlepiej jak ktoś w tym procesie straci życie. Ich trel bywa zwiastunkiem rychłej śmierci. Skazy, którymi interesują się lelki, to te związane ze zbytnią brawurą, naiwnością, szukaniem zwady. Mój lelek podążał za Danisem, kozakiem, który rzucał wyzwanie śmierci. Skutecznie pozbawia wrogów skupienia, potrafi przenieść twoje stany na nich. Listo dliki, tu chyba nic nowego nie mamy. No to mamy nowe miejsca, czyli bar londyński, Meta, Seta i Lorneta, czyli kolejny bar. No dobra, ale to nam nic nie mówi. O. Fajnie, fajnie. Dworzec wiedeński. Wiemy. Cmentarz mamy. Plac zielony. Widzieliśmy. Dom szulskich. Stereograf krył w sobie zdjęcie mojego rodzinnego domu, ale to są ukończone. Dobra, a te? Jak tutaj się dowiedzieć? No bo na przykład to, prawda? Kiedy? Odszukaj. Dobra, my to wiemy, co to jest Śródmieście Północne. Świetne, ale... Musi zebrać wszystkie spostrzeżenia i odkryć sekrety ukryte w przedmiotach, aby móc wyciągnąć wniosek. Czyli wszystkiego nie mamy, żeby tam się udać. Okej, to ale to przynajmniej wiem teraz, o co chodzi. Czyli dlatego nie mogę się tam udać. Odszukaj wskazówki dotyczące Andrzejewicza. To będzie Śródmieście Południowe. Lekcja rysunku. No dobra. Czyli to chyba zrobimy inaczej. Wsiądziemy na razie tu. I polecimy z misją. Z siostrą. Odbierzemy, kurczę, ten. Ciuchy od krawca. Tylko czekajcie, gdzie był krawiec? Bo i nas na ławkę prowadzą, prawda? Dokładnie. Więc to odpada. Mamy frak. Dotrze do mnie wkrótce. Wybierzemy sobie to. I porozmawiamy z siostrą. I może wybierzemy się na tę imprezę. Co tu w ogóle tak dużo ludzi? U nas pod domem. O proszę, jest i frak. Well, I don't know. I don't know. I see you went to a barber. That's something at least. Recently, I met a bearded guy who's not especially fussy about his appearance. And yes, people welcome him everywhere with open arms anyway. Oczywiście mowa o Rasputinie. Maybe he's a natural charmer. I've heard that can get you into the Imperial even without a tailcoat. Very funny. Are you getting dressed so we can go, or have you changed your plans? Yes, let's go and see if I do fit in. In that case, I'll go get changed too. No, ciekawe, czy ma spodnie, czy... Nie, no, o kurczę. Look dobra. At you. And here I worried I was the only one who looked good in trousers. Very chic choice. Prawda? Pracowaliśmy nad tym. Powiedz, że wyglądasz lepiej od niej, yes. Thank you. You look fantastic. Thank you. You think Papa would be mad that we're going to a party right after his funeral? I hope so. Victor. He could have kept from losing the Black Grimoire. Are we ready? Yes, the carriage is waiting. A, no właśnie, jeszcze mieliśmy
wpadać. A nie, spadaliśmy przecież. Okej. Okay. Ale ta Lydia to by mogła coś z tymi włosami zrobić. How may I help you? Lidia Szulska, here on the invitation of Svetlana Rumiantseva. Yes, we are expecting you, of course. The soiree is taking place in apartment 237, second floor. I wish you a thrilling and successful evening. Soiree. I'm impressed. How did you sort that out? Our name still means something. Let's do our best to keep it that way, all right? I trafiliśmy w miejsce, w którym przed chwilą byliśmy, ale proszę bardzo. Mamy kolejnego salutora. Who are you, my golden slithering friend? Victor? Victor? Victor! Can you hear me? Yes. Of course. These people are just waiting for us to put a foot wrong, understand? We're walking into the Viper's Den, brother. Przed chwilą było widać, prawda? Powiedz, że dołączysz do niej za chwilę. Uspokój ją, wszystko w porządku. Pytanie, co tu zrobić, bo bym poszukała tego salutora. I'm going to hang around here a little longer. I'll meet you upstairs. See you there. Dobra, tylko nie naróbmy. Wiochę. Wizja salutora. Moich uszu dobiegł przeciągły syk i szelest wózek. To może oznaczać tylko jedno. Na terenie hotelu imperialnego jest salutor i ktoś ze skazą. Pytanie, kto jak ten salutor wygląda? Biegać widać już nie będzie. A jednak. Co my tu mamy? Ptaki. Złota klatka. W złotej klatce siedzi egzotyczny ptak i obserwuje mnie swoimi małymi czarnymi oczkami. Na złotej klatce ostał się szept kobiety, która zastanawiała się, czy jej nie otworzyć. Mało brakowało, by dla Hece wypuściła ptaki, stanęła z boku i obserwowała wywołany chaos. Coś jednak ją powstrzymało i ptaszki wciąż tkwią w swej klatce. Ślad nieznany. Tu mamy Zofię. No, porozmawiajmy z Zofią. Well, well, someone new. Good evening. Good evening, Wiktor Szulski. Irina Orłowa of those Orłows. This is Natalia Obolenskaya, and this strangely quiet soul is our delightful Sofia Skawan. Irina is exaggerating. Nice to meet you, Mr. Szulski. The Governor General's daughter herself. Oh, nie. How do you do? What can you tell us? Okej, okay. Zofia Georgina Skałon to tegoroczna debiutantka ciesząca się niemałym zainteresowaniem. To młoda bywalczyni salonu, w której niezmiernie podoba się okazywane jej zainteresowanie. No powiedzmy o złotej klatce, albo zapytajmy jeszcze, jak się bawią. How are you enjoying yourselves? We can't complain. Seeing as we're debutantes, we're getting a lot of attention. Really? Maybe you'll tell us something about yourself. O kurczę. Co, jedziemy z dumą? Możemy raz spróbować, jakie to będzie miało konsekwencje. I suspect you want to hear more about the book. We've never met a thaumaturgist before. To tell the truth, I didn't believe they existed. A thaumaturge? Don't worry. But now you do. Well, it depends on what kind of trick you show us, Mr. Szulski. No to mówimy o złotej klatce. I've heard a certain secret. Do you want to hear it? Come now, we won't tell anyone. Najpierw się podrocz. Okej. Okay. Or maybe I shouldn't. Do you like being a tease?
Forgive me, ladies, for teasing you like this. Here's the secret. Come on, we're dying to know. Someone was recently playing with a lock on one of the gilded cages, wondering what would happen if all the birds escaped captivity. And I know for certain it was one of you. Sophia, that sounds like you. Admit it. And now what will happen to us, Mr. Szulski? O, zaproponuj wymianę za inny sekret. In exchange for my discretion, I need another secret of yours. That's the only way to keep everyone in check. What should I choose? Our fathers don't know we're here. There you are. How naughty. None of your fathers know? None, especially not Sophia's. Otherwise, he wouldn't have let her come. I'm very satisfied with this trade. And what now? I co? I teraz sobie odjedziemy po prostu? I need to slip away for a moment. We should go as well. We've really forgotten ourselves around you. That's nice to hear, but I understand. The soiree won't wait. Ciekawe. I hear Rumiantseva has invited a real medium. Oh. Will there be ghosts? That I'd like to see. O, ciekawe, czy to nam w jakiś sposób pomoże, że o tym wiemy. Krowód smukłych nóżek, rewia kolorowych piór i słodkich głosów. W przeciwieństwie do wodewilowych tancerek, te piękności nieświadomie pozbywają swoich miłośników fortuny. Pawie Ary, widzę. No dobrze, coś tu jeszcze jest. Coś tu jeszcze się ostało po tych pannach. Wachlarz z uchwytem z masy perłowej pewnie zazwyczaj ukrywa zuchwały uśmieszek właścicielki. Proszę bardzo. Typowe zagranie towarzyskie. Tanie, ale wysoce skuteczne. Właścicielka wachlarza upuściła go z figlarną premedytacją z intencją zwrócenia mojej uwagi. Nie zawiedzie się. Ślad pewny. Zofia, czyli ta najcichsza. Tak jest. No dobrze, co my tu mamy jeszcze? O! Plakat seansu. Plakat reklamujący tajemniczą Madame Samire. Powierzchnia plakatu aż emanuje pozytywnymi emocjami przechodniów, którzy zawiesili na reklamie swój wzrok. Wśród nich zaintrygowanie tajemniczą spirytystką czy ekscytacja zdradzana przez przyspieszone bicie serca. Seanse Madame widać cieszą się popularnością. Kurczę, no wiecie, taka rozrywka. Tu nic. I tu nic. No dobrze, to idziemy dalej w głąb. Zobaczymy, co tu się zadzieje. Mam nadzieję, że wstydu chyba nie przynieśliśmy. Wymieniliśmy się sekretem. No fajnie, jakby to zaowocowało czymś. Zobaczymy. Zobaczmy w takim razie, co jest z tej strony, skoro usilnie prowadzą nas w przeciwną. Pozamykane. Czy tu się coś zbiło? Tak. O. A żeby jej oko zbielało, jak mnie zobaczy. Mr. Szulski? Zobaczcie, kto to. I didn't expect to see you here of all places. Proszę bardzo. You don't know how very flattering that is. Oh. And what brings you to the Imperial? Ivan przecież nas odwiedził w czasie pogrzebu. Zaraz po pogrzebie tak naprawdę. I prawdę mówiąc, nie przedstawił się na początku. Zapytaj, skąd ma tyle blizn. No dobrze, to jak zaczęliśmy tak rozmowę, to może zapytajmy, co on tu robi, no. I could ask you the same question. I'm passing the time. Ah, curious hobby. I'm simply interested in people.
To skoro interesują go ludzie, to teraz tak, zapytaj, czym się zajmuje, to może później. Zapytaj, co może ci powiedzieć o gościach. Do you know these circles well? They're not hard to figure out. A gang of none-to-bridle layabouts, chasing amusement after amusement after amusement. Do you feel part of that gang? I'm not one of them. And neither are you. Nor was your father. To kim on jest? Who are you, really? Just someone who wants to enjoy himself at a party. O kurde, dobre jest. Zapytaj, skąd ma tyle blizn. Pytamy. If I may, there's one question niggling at me. How did you get so many scars? Why do you ask? I've heard that Russian officers in training have drunken duels with sabers after hours. No. A very peculiar custom, if that's true. So where did those scars come from? I've led an interesting life. No w ogóle jest ciekawe. Dobrze, to powiemy, że chcemy wejść do warszawskiej socjety. Tyle tylko, że przed chwilą wykazał pogardę dla nich. Zobaczymy. The cream of Warsaw society is here, so I thought it would be worth showing my face. With a name like yours, I'm sure you fit right in. After all, someone must have invited you. A raczej naszą siostrę. Powiedz, że znasz Svetlana. A. On dobrze wie, że przyszliśmy z siostrą. The friend of a friend of a friend is throwing this party, so you might say I never. Nie, to było słabe. Rumyantseva herself? Look at you. And who invited you? The friend of a friend of a friend. No właśnie. Jakie to było słabe. Who knows? Maybe I'm keeping an eye out for the future Mrs. Szulska. Best of luck. You'll need it, since Ligia ended up with the entire inheritance. Jaki pocisk. Zapytaj, skąd o tym wie. Dumą, nie. How do you know all these things? People talk, I listen. That's all. Nie, to za mało. Skąd znał ojca? Who did you say you were to my father? A trusted acquaintance. I supported him with good advice. Though truth be told, he rarely needed it. Your father had a gift for making good decisions. Coś czujesz, ktoś go zmuszał do tych decyzji. Once that were good for your family, perhaps we'll have the chance to return to this another time. Goodbye, Mr. Szulski. Yes, I'm sure. No właśnie, to coś śmierdzi. Nie potrzebował jego rad, bo przeważnie wypełniał pewnie rozkazy, które temu dawał. Tak czuję, tak przypuszczam. Ale zobaczymy, to się jeszcze okaże. Ktoś siedział jak ten. Siedział jak pijawa i gryzł mocniej. Jak ten tylko pewnie chciał zrobić coś innego. Chociaż kto wie, albo to był taki wynajęty oprych. Też tego nie jestem pewna. Tu mamy Svetlanę właśnie, Rumiancewą. Ale czy my tu coś znajdziemy? Bo jak chcemy z kimś zagadać, to fajnie by było już coś wiedzieć. Dyskretne półsłówka, znaczące półuśmiechy, rzucane za fachlarza powłóczyste spojrzenia. Pozory. Tak naprawdę jestem w siedlisku węży. Trzeba uważać, gdzie się ustawia stopy. No kurczę, nie wiem, czy tak można sobie wchodzić. Jakieś prywatne pokoje. Łazienka. A tu nic? To wygląda ciekawie. Może to tylko mydełko.
Tak się zastanawiam, gdzie jest nasza siostra? Thaumaturgy never fails me. There is something here. No, dokładnie, już to widzimy. Rząd świec. Rząd zapalonych świec, zapewne dla tajemniczej atmosfery. Z płomieni wyłania się obraz. To dłoń tańcząca nad płomieniem, wzrok za nią podążający i wargi wypowiadające pełne niecierpliwej ekscytacji słowa. Obietnica zdobycia, pewność powodzenia. Będziesz mój. O kim mowa? Madame Samira, ślad pewny. Czyli Madame Samira też tu jakieś ma plany, widzę. Tajemnicza księga, wolumin w skórzanej oprawie, własność Madame Samiry. Pośpiesznie zapisywane słowa, nerwowe wertowanie kart, nieczytelne notatki i coś jeszcze. Czyn, którego nie umiem określić, bo coś mi go przesłania. Jakby księga nie chciała być czytana. Dziwne. Ślad pewny. Czyn. Czyli jakiś czyn. Pytanie jaki? O, Chopin. Mazurek. No tam w jednym miejscu nie kliknęłam. W barze. Kieliszki po szampanie. Puste kieliszki po szampanie. Usta sączące jeszcze przed chwilą szampana wypowiadały co rusz kąśliwe słowa pogardy. Ktoś ewidentnie żałuje ślubu z rzekomą idiotką Luizą. Ale odnoszę wrażenie, że kto inny jest idiotą w tym związku. No właśnie. Okej. Okay. No i teraz tak, coś jeszcze tu na stole. O nie. Maybe that's enough. What do you want? O! O! The trick of entering someone's head. I know one person who can do that. You're not much of a thaumaturge if you can't. If you come here to torment me, unmask me. I don't see any fun in unmasking you. So what do you want? O, nawet nie dali mi przeczytać. Czyli ona też jest taumaturgiem. Chyba, że... To jednak jest dziki salutor. Madame Samira jest nie tylko tajemniczą medium, ale i taumaturginią. Jednak, świadoma obecności dzikiego salutora, pragnie pochwycić go dla siebie, nie w smak więc jej drugi taumaturg w pobliżu. Wyraźnie zależy jej na salutorze, stąd usilne próby odwodzenia mnie od polowania. Skomentuj jej podwójną tożsamość. I think your idea of pretending to be a medium is fantastic. It sounds like I impress you. How many people know? Is that a threat? Zwrócimy uwagę na jej salutora. Your siren is quite impressive. Flattery will get you nowhere. Madame, you're being impolite. What about a little competition? We'll see who wins. I'll pass. Salutor Samiry wygląda co najmniej imponująco. To Sirin. Pasuje do jej tajemniczej aury. No wygląda fajnie, ale... Za tajemniczą maską Madame Samiry skrywa się taumaturgini. Przy której boku stoi Sirin. Równie co ona intrygujące. Medium stwarza Samirze możliwość swobodnego poruszania się w towarzystwie, które nęci również upragnionego przez Samirę salutora. I noticed a wild salutor here. I understand your being here has something to do with him in particular. Keep your nose out of this. Why? Because I'm warning you. What do you know about this salutor? Do you know its name? Don't you? No właśnie, nie powiem. Doesn't tell us much anyway. All that matters is picking out the person in this crowd with the flaw. I know perfectly well who carries the flaw. Another reason for you to stay out of it. Dopytamy o osobę ze skazą. The person with the flaw attended the seance, right? So I'm on the right track.
Have you finished? A więc osoba ze skazą weźmie udział w seansie Samiry. Taumaturgini sprytnie to wszystko zaplanowała. Powiedz, że zrobisz jak uważasz. Kończ tę dyskusję. So, should we finish up? That would be best. And listen to me carefully, Mr. Whatever your name is. Szulski, but you can call me Victor. Now, Mr. Szulski, you will vanish like a bad dream, and I will get back to work. Przyjóz nie u nie, a jednak możemy jeszcze porozmawiać. To porozmawiajmy. Szulski, don't play with me. Wspomnij, że widziałeś jej plakat. I saw one of your posters. You look different in it. Really? The illustration doesn't reflect reality. How should I take that? No one warned me that I should get in costume for the party. Ugh, I beg your pardon. I'm just noting that you stand out among these boring guests. Impudent. Just a bit uncouth, I'd say. Dobrze, zobaczmy, kogo będzie przywoływać. Whose soul are you summoning tonight, dear madame? I only know which one I'd prefer to banish. Shoo. Maybe my dead father's. If you manage that, it would spare me a lot of trouble. Now we'll never know. Okay. You know the hostess well. Will you leave me alone if I say I don't? No. Svetlana Petrovna invited me, and I am doing my best to meet her expectations. Let's keep out of one another's way. No proszę, to będzie walka taumaturga na taumaturginie. I'll disappear. For now. Sometimes it's good to let things go and leave other people in peace for your own benefit. No właśnie, ona widziała tylko jednego z naszych salutorów. Potraktuj to jak wyzwanie. I think I'll take up this gauntlet. Okej. Okay. Pogadane, czego jeszcze szukamy? Odszukaj Svetlanę. Odszukaj osobę ze skazą, której pragnie dziki salutor. Możemy. Tylko pytanie, czy najpierw Svetlana? No Svetlana stała tu na środku. And the general says to him, tell us something funny. Then Bałucki replies, general, why don't you shoot a cannon first? That's a good one. I'll have to tell it tomorrow at the Orłows. Who might this be joining our conversation? You know, sir, your face looks familiar to me. My name is Viktor Szulski. Ah, yes, I can see something in your eyes. I was sorry to hear about your father. I'll see you next time, darling. Wonderful party. Oho, ta odeszła. Nie spodobało jej się towarzystwo. Tej tak samo. I think I've offended the creme de la creme of Warsaw. This is hardly the creme de la creme. How do you find my soirée? Dowiedz się więcej o życiu na dworze. Gorzej, jeżeli my z nią porozmawiamy i ona powie, że przechodzimy do seansu. To wtedy nie będziemy mieli czasu. No zobaczymy. How is it being part of the Tsar's court? It is a blessing and a curse. Forgive me if I do not elaborate. I admit I'm getting reacquainted with the social scene. You spent a long time traveling, didn't you? 15 years. Over that time, I got used to harsher surroundings. Believe me, drawing rooms can be just as dangerous as untamed steps. You've met Anastasia and Marina. What about the others? I've already met several distinguished guests. Madame Samira definitely stands out. She is exceptional, isn't she? Her presence is the crowning glory of the evening. Has anyone else caught your eye?
Ivan Konieczkin, for instance. Apparently, he knew my father. How remarkable. I wasn't aware. Konieczkin is something of a secretive person. And have you yet had occasion to meet the debutants of the season? I'll be sure to seek them out. This evening, Sofia Skowen herself is to grace us with her presence. Well, well. I suggest you move quickly. The competition is fierce. The crux of the matter is that I'm here because of my father. You knew him. That doesn't sound like a question. Of course, I was his customer. I truly am sorry for you. Both of you. The death of someone close is always a dreadful blow. Please accept my condolences. Mhm, dopytujemy. Nie da się zbyć w temacie ojca. Svetlana Piotrowna, I must insist. Can you tell me something more about my father? Mr. Szulski, I assure you we have the most delectable vodka. Besides that, I warmly encourage you to join Madame Samira's séance. It will be an unforgettable experience. I wonder, is that truly everything our soirée can offer you? I've got no choice but to suffer through tonight. No need to mince words. O proszę. Svetlana nie chce mówić ze mną otwarcie, może z obawy o plotkarskie uszy, które nas zewsząd obiegają. Mimo to wyczuwam, że pragnie mi coś przekazać. Powinienem uważnie przyjrzeć się jej otoczeniu. Może ono mi coś podpowie. No dobra. Kto tu jeszcze co ukrywa? Hmm? Tu byliśmy. Ale drzwi są teraz zamknięte. A może i były. To nic tu nie ma, tam nas prowadzał jednak. O, a jednak jest coś nowego. I felt something. Where is it? Piec kaflowy. Na żeliwie leży sadza i resztki spalonego liściku. Nauczone opanowania dłonie trzęsły się, gdy oczy podążały za wypisywanymi słowami. Obserwuję ją, to już wiedziała. Ale jak śmieje jej grozić? Nerwowo wrzuciła wiadomość do pieca. Szkoda, że Ina Trenta nie może się tak łatwo pozbyć. Ja podejrzewam, że to no, ten jego mój z bliznami. Na resztkach ostała się obawa autora o stan Svetlany, wyrażona pozornie dobrodusznym tonem. Wiadomość kończy się ukrytą groźbą. Za słowami o zmartwieniu kryje się chęć interwencji. Tak obstawiam, że to on, ale kto to wie. Kufer podróżny, wysłużony, choć wygląda jak nowy, zapewne ciężki. Kufer ciągle stoi w pogotowiu. Osobiste przedmioty Svetlany to... trafiały do niego, to były z niego wyjmowane. Wszystko przez narastający w niej niepokój i niepewność. Pakować się, wyjechać. I znów niespokojna dłoń zamyka pusty kufer i decyduje się czekać. Czyli się boi, jest zastraszana właśnie, to wiemy. Stopiona świeca, zastygnięty wosk przechowuje w sobie pamięć o szczerym, żałobnym smutku, podlanym strachem. W temacie ojca... emocje szybko zostały jednak ukryte za wyuczonym na pamięć opanowaniem. Ta świeca to takie pożegnanie ze zmarłym, na jakie było stać Svetlana. Właśnie. Czyli opłakiwała naszego ojca. Byli zakochani. Ona była zakochana pewnie. O, tu coś jeszcze będzie. Tylko niech mi dadzą wyjść stąd. Na korytarzu. Poważnie nic nie ma? To pokazywało, albo to był pokój obok. Przecież tak wygląda to dziwnie. A łóżko.
Niedwabne poduszki, jedwab jest miękki i chłodny w dotyku. Materiał nosi w sobie ciepłe wspomnienie utęsknionej beztroski, namiętności, ale też poczucia bezpieczeństwa. Dwoje ludzi znalazło tu w sobie ukojenie. Dwoje ludzi, Swietłana i ojciec. Jedwab pamięta nieśmiałe snucie planów, nawracające zwątpienie, spokój, że jest tak, jak być powinno, i inne chaotyczne myśli zrodzone z namiętnego upojenia, których wolałbym nie znać. Dokładnie chciałam powiedzieć, ciekawe jak to jest, tak o ojcu tutaj czytać sobie, czy słuchać. Jeszcze coś. A jednak, mówiłam, że to coś będzie. To jest sznur pereł. Można by za niego kupić małe miasteczko. Sympatia i wdzięczność jednej kobiety zakryte wstydem drugiej. To był szczery prezent od carycy, ale Swietłana ma wyrzuty sumienia, ilekroć go widzi. A czemu? Nie dziwnego, że Swietłana nie była chętna do rozmowy, skoro towarzyszy jej obawa przed kimś, kto ją bacznie obserwuje. Kto wie o niej wiele, być może nawet o tlącym się w niej pragnieniu ucieczki. Poza tym miała romans z ojcem. Może się przede mną otworzy. Wtedy zapytam ją o to, po co przyszedłem. O czarny Greymar. I teraz tak. Albo osoba ze skazą, której pragnie dziki salutor, albo mamy odnaleźć Swietłanę, żeby z nami porozmawiała. Ale słuchajcie, to sobie zrobimy w kolejnym odcinku, na który oczywiście was zapraszam. Także dwie rzeczy, dość ciekawe, bo i Salutor, i Swietłana, dotyczące, no, Swietłana dotycząca fabuły, prawda? Tam, no, ewidentnie coś tu było na rzeczy i myślę, że ten jegomość z bliznami, to on szantażował tę dwójkę, zmuszał ich do czegoś, tylko nie wiadomo do czego. No, ale to wszystko przed nami. A tymczasem trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, hej, hej.